Wiecie co, trochę się wkurzyłem, bo strasznie z polskiego żytniego spirytusu. No wszystko fajnie, tylko dlaczego leżysz nad rzeką? To już jest niefajnie. Wkurzyłem się trochę, bo jak tu na brzeg wyszedłem, to się okazało, że no jest jak jest, no widzicie, takie rzeczy. O, a przecież to jest niegodne, żeby takie rzeczy leżały nad rzeką, bo ta sama rzeka później te rzeczy porwie, prawda? A tu widzicie, co się robi. O, wyborowe, coś się tam potłukł chyba. No trudno. A jako, że miałem worek w aucie, no to mówię, idę posprzątam. Wezmę ile mogę i tyle. Tu jest jeszcze taki zagajniczek. Zobaczmy. O, sarny. Nie wiem, czy to będzie widać. Sarny uciekają. Zobaczmy, co słychać jeszcze w zagajniczku. O. Co może być słychać w zagajniczku, nie? Wiadomo. Ale to jest mega, nie? Ja, drzewo. O. Widzicie? Przecież miejscem tego nie jest ziemia tutaj, tylko wysypisko śmieci. No tak czy nie tak? A w najlepszym rozwiązaniu cementownia. Właśnie dostałem gałęzią w pysk. Lubię tak czasem dostać gałęzią w pysk. Hoppa. O, i z tego sprzątania jeszcze mi się żuberek trafił. Mleko, żuber. No, patrzcie. Tyskie. Puszka z rodowodem. Jest jakieś sitko kuchenne. O, jeżyna mnie złapała. Ojej, opuszczaj. Spójrzcie, a tutaj jakaś wydra albo coś takiego zjadła sobie rybę, z łusek obrała. Fajnie. Jednak jakieś dzikie życie jest. No, spójrzcie, następne ślady po konsumpcji. I tutaj raz, że ryby muszą tu być, a dwa, że musi tu być coś, co zjada te ryby. Opa. No i dobra, wracamy.
kubek. I flaszeczka. O, patrzcie, co tu się robi. Okulary takie nawet. Pierogi z truskawkami. No, pewnie były dobre. O posmaku lekko chemicznym, ale pyszne. Tu jest jeszcze jakiś syropek. Też bierzemy. Hopa, na drugi brzeg. O Jezusicku. O. Patrzcie, co się tu robi. Worki. O, proszę, tu jest ucięta butelka, tu jest. Patrzcie, flamingówka, to jest zapłata chyba. I po Pepsi jakieś coś. Po Pepsi. O, jeszcze jedna flamingówka. Hoppa. La, la, la. Widzicie, kochani, przyjemne z pożytecznym spacerek, trochę ruchu, wysiłku fizycznego, żeby się schylić, żeby popląsać, podąsać. Proszę, co to jest? O, strach. Lód wypadł. O, tu jest jeszcze jakieś takie. Jest. Tu przeszedłem, wiecie, bo dużo śmieci tu zauważyłem. Rzeka naniosła. Tak jest. Zaczniemy może tutaj. Tak. To nie. O. Wszystko bierzemy. Bardzo mi się spodobało to, co powiedział pan tata na wczorajszym filmie, że tak naprawdę to nie musicie sprzątać. Wystarczy, że nie śmiecicie. Pozdrawiam cię, Boguś, jeszcze raz bardzo serdecznie. O, flamingówka. Sztyropiany, widzicie. Wszystko jest. Rzeka weźmie wszystko, co zostawicie na jej brzegu. No niestety, tak to działa. Piany. Tu jest żarówka, nawet się znalazła. Proszę, takie fajne rzeczy. Opa. O, widzicie, jakie rzeka fajne rzeczy niesie. Kefiry. WD-40. Waldka Dudzińskiego pozdrawiam przy okazji. Jeszcze więcej butelek. I jeszcze więcej butelek. O, to jest nawet jakby pełna. Ale niestety lodu. To tak muszę ją przetransportować. A tu jest jeszcze jedna butelka. No nie. Nie spodziewałem się, że tego jest aż tyle. Ale wór pojemny to coś tam zmieści. Widziałem. No i co? A tu jeszcze jest zwrotna, ale chyba nie będę jej mył, tylko oddam do huty szkła. Zobaczcie, tu jest cała siatka ze śmieciami wyrzucona. A i to jeszcze zamarznięta. Ej, ludzie, ludzie, ludzie. Dajcie spokój. Widzicie, cały wór. I jeszcze
Jeszcze jeden, jeszcze raz. O, co my tu mamy? Ale mamy flamingówkę. A tam mamy jeszcze jedną flamingówkę. Tararam, tararam. Dobra. Tutaj jakieś ptaki tak ładnie nas, nie będę mówił, co? No. Czyż taki brzeg nie jest piękniejszy? Ile tu jestem? 10 minut i dwa brzegi obskoczyłem. O, patrzcie, tu się przy samym worku przyczaiła i nie chciała iść ze mną, ale pójdzie. Hopa. Z nad przepięknej malowniczej łękawki, która się tak widzicie wije, zatacza koła. Żegnam się z wami, żółwik. Miłego dnia wam życzę. Pozdrawiam wszystkich papaty.